czytałem ciekawą wiadomość, której się dostałem. Napis na drzwiach kościoła Rivers na Florydzie. Było tam w okolicy strzelanina i zabito małe dzieci. Były też groźby zabicia. Pastora. O, dokładnie. Jest napis. Witamy w kościele Rivers. To prywatna posesja. Uwaga. To nie jest strefa wolna od broni. Jesteśmy bardzo silnie uzbrojeni. Jakakolwiek próba ataku skończy się użyciem śmiertelnej siły. Jesteśmy kościołem i chronimy naszych ludzi. Amen. Amen. Ładnie, nie? Normalnie. Normalnie. Takie to normalne. Prorok powiedział tak. Stąd i usiąść w prochu, Panno, córko babilońska. Usiąść na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska. Gdyż już nie będą cię nazywali milutką i pieszczotką. Weź się do żaren i miel mąkę, okryj swoją zasłonę. Odkryj swoją zasłonę, podnieś suknię, obnaż łydki, brnij przez płynące wody. Niech twoja nagość będzie odkryta, a twoja hańba widoczna. Pomszczę się. I nikogo nie będę oszczędzał. Tak mówi nasz Odkupiciel. Jego imię Jahwe, Pan Zastępów, Święty Izraela. Usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali Panią Królestw. Gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem, abyś niszczyła moje dziedzictwo i wydałem ich w twoją moc. Lecz ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jazłem. Bóg mówi przez proroka, że był czas w życiu Izraela, gdzie Izrael był gnębiony. Izrael był gnębiony dlatego, że był nieposłuszny prawdą Bożą. Ale wydarzyła nam się kolejna rzecz. Gnębiciele Izraela posunęli się krok za daleko. To jest bardzo ciekawe, że jeśli chodzisz z Duchem Świętym, to nawet będąc w najtrudniejszej sytuacji i nawet jeśli gdzieś odszedłeś od Bożych praw i dlatego znalazłeś się w tej sytuacji, to musisz wiedzieć jedną rzecz. Bóg cały czas patrzy na twoją osobę. I jeśli tylko diabeł zaczyna sięgać łapą zbyt daleko, to zaczynają być uruchamiane wszystkie siły nieba. Wszystkie siły nieba. Czasami ci się wydaje, że życie się wali w tym momencie. Ale to jest właśnie ingerencja Boża, która wyciąga cię z tego miejsca. Ona cię z niego wyciąga. Często wydaje ci się, że odwracają się od ciebie ludzie, że ból jest nieznośny, ale to ręka Boga cię wyciąga, bo Bóg zawsze strzeże swoich ludzi. Zawsze ich strzeże. I historia pokazuje, że jeśli wrogie narody zrobiły jeden krok za daleko, to uruchamiał się Jahwe. On się zawsze uruchamiał, nawet jeśli Izrael był winny. Bo jego przymierze jest niezmienne. Ono jest większe niż upadek człowieka. Jeśli człowiek wybrał Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to człowiek ten jest bezpieczny. Człowiek ten nie musi cierpieć, jeśli się będzie trzymał prawd Bożych. Ale człowiek ten wiedzieć powinien, że jest zawsze bezpieczny. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to powiedz: Boże, dziękuję Ci za bezpieczeństwo, które mam w Tobie, które jest absolutnie pewne. Absolutnie pewne.
bezpieczeństwo, które mam w Tobie. Ty zawsze zatrzymasz, Święty Duchu, każdą diabelską wojnę wytoczoną przeciwko mnie. Wierzę w to. Jestem tego pewny. Chcę, żebyś tak się wielbił Boga. Chcę, żebyś wiedział, że to Ty jesteś synem i córką. Że to Ty jesteś obiektem Jego miłości. Dlatego, że On tak powiedział. On tak zarządził. Od wieków ciągle ten sam. Ten sam Bóg. Módl się tak do Niego. Módl się do swojego Odkupiciela. Do tego, który nigdy nie zmienia zdania. Do tego, który zawsze jest na posterunku. Wywyższamy Cię, Święty Izraela, Odkupicielu nas. Czcimy Ciebie, błogosławiony wielki Boże. Czcimy Ciebie. A szedele glory na reparty, tak jak na praise i Halleluja. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Ty, którą swoją obronną ręką odciągasz niszczycielskie wody od Twoich ludzi. Wywyższamy Ciebie, skało nasza. Ty, który jesteś Bogiem wiary. Ty, który jesteś Bogiem nadziei. Wywyższamy Ciebie. Ty dałeś nam świadectwo. Ty pokazałeś nam, jak działasz ze swoim narodem. Wywyższamy Ciebie. Aleluja. Jesus, 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 Jes
Cię, Święty Duchu. Obejrzałam sobie klasyczne kazanie klasycznego apostoła,
który prowadził pewną konferencję i był tam tłumacz, który go tłumaczył. I człowiek głosił i w pewnym momencie zaczął się modlić innymi językami. I ja natychmiast w moim duchu wiedziałam, że on się modli niemieckimi językami. Ale ta tłumaczka zaczęła jakieś głupoty opowiadać. I ten apostoł powiedział do niej: co ty gadasz za głupoty? Mówi: jesteś ochrzczona Duchem Świętym? A ona mówi, że tak. I on się zwraca do osoby, która go zaprosiła. Jest ona ochrzczona Duchem Świętym? No zapyta jej. Jesteś ochrzczona Duchem Świętym? Tak. Czemu nie tłumaczysz moich innych języków? W 5 minut pokazał atmosferę nieba. Pokazał życie zmartwychwstałego człowieka. Pokazał, jak ogromna jest różnica między człowiekiem nieba, a człowiekiem ziemi. Rozumiecie? Natychmiast przeszedł z prostego głoszenia do modlitwy innymi językami. Ale człowiek w kościele przebudzeniowym nie potrafił przetłumaczyć innych języków. Tylko zaczął opowiadać głupoty. I on powiedział: usiądź, kobieto, i słuchaj, co będę mówił. Słuchaj, jak będę pokazywał atmosferę nieba. I powiedział do prowadzącego: zmień mi tłumacza. Daj mi tłumacza z nieba. Ja jestem człowiek z nieba, mówię poselstwo z nieba. Potrzebuję tłumacza z nieba, a nie teologicznie wykutego człowieka, rozumiecie? Tym chcę was dzisiaj zachęcić. Jesteś nowym, zmartwychwstałym. Nie masz nic wspólnego z tą ziemią. Alleluja. Ty nie jesteś po to, aby świadczyć o Jezusie. Ale? To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, ten zmartwychwstały człowieku, tu jest dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, ten zmartwychwstały człowieku, Święty dzisiaj.
swoją naturą. Działaj zgodnie ze swoim rodzajem. Tylko to, jakim rodzajem jesteś, rozwinie się. Tylko to, jakim jesteś rodzajem, rozwinie się. Ojcze, ja w imieniu Jezusa występuję przeciwko wszelkiej sekciarskiej myśli. Ja ją rozwalam, ja przykładam teraz do korzenia siebie i rozwalam wszelkie sekciarskie myślenie. Ja będę myślenie na zewnątrz, myślenie ukierunkowane na wpływ. Ja mówię apostolski kierunek, apostolska myśl, apostolski słów, apostolskie spojrzenie. Ojcze, ja modlę się o świeżość. Ja ludzie pragnęli uprawiać nowe grunty, nowe obszary, nowe grunty, nowe obszary. Ja mówię, apostołowi do Boga, apostołowi do Boga, apostołowi do Boga, apostołowi do Boga. Przez moc imienia Jezusa. Aleluja. Widzę Ciebie, o
osądzam cię. O szatana basanie, o osądzam. O szatana basanie, no! Jesteś człowiekiem z nieba! Jesteś zmartwychwstały! Nie jesteś normalnym człowiekiem, nie jesteś zwykłym człowiekiem. Alleluja! O szatana basanie. O rozszokuj, o osądzam. Ja rozwalam przywiązanie do starego. Ja powołuję nowe. Nowe, ale nie puste słowo, że nowe, nowe, masz wejść na nowy obszar, masz wejść w nową dziedzinę funkcjonowania. Koba seka rana saku, no. Osza rana masaka na rana masa. Oromo soko, doromo seka na rana se. Oromo ko, doromo soko, doromo santa na rana soka na rana saka na rana so. Saka na rana santa na rana soka na rana si. Oromo saka na rana santa na rana soka na rana so. Uwielbiam Ciebie! Dziękuję Ci za Twojego ducha, za moc, za zwycięstwo, za siłę, za nowy kierunek! Uwielbiam Cię! Jezus! Wiecie dlaczego? Bo moje całe życie nakierowane jest w ogóle na świętość i na uświęcenie. I kiedy oni weszli do tej sali, to ja poczułam w ogóle, jakby sam Bóg wszedł. A weszli tam ludzie, którzy chodzili w Bożym autorytecie. Oni nie mieli wielkich głów od galonii. To byli prosci ludzie, którzy kiedyś uwierzyli Jezusowi, uwierzyli w Jego Słowo i postanowili zrobić robotę z tego, co Bóg im dał. Oni nie byli teologami. Dzisiaj jest wielki teologiczny Jezus. Wielki teologiczny Jezus, a praktyki jest mało, Ja mam dosyć teologicznego Jezusa. Ty też masz dosyć teologicznego Jezusa. Ja przeklinam nic nie wartą wiedzę. Puszczą teologię. I nie mówię teraz do Ciebie jako człowiek, ale mówię teraz do Ciebie jako prorok. Pokutuj z wiedzy, której nie korzystasz. Pokutuj z tego, ale od dnia dzisiejszego będę Twoim wiarygodnym świadkiem. Ostatni nakaz, jaki dał nasz Pan, co powiedział? Idźcie i głoście Ewangelię. Alleluja. Idźcie i głoście Ewangelię. To jest kierunek. Zaprzęgnij swoje ręce i swoje nogi do głoszenia Ewangelii. Kup sobie głośnik, kup sobie megafon i idź na ulicę. Bez względu na to, kim jesteś, potrzebujesz przyprowadzać ludzi do Jezusa.
drogi. Jest ogromna różnica między pustym słowem a objawieniem. Powiedz: Boże, chcę, aby to we mnie rozbłysło. Chcę, aby to we mnie rozbłysło. Chcę być opętany Twoim duchem. Opętany Twoim słowem. Opętany Twoim duchem. Wiesz, jak to jest, kiedy ktoś jest opętany. Zostawia wszystko i idzie w jakimś kierunku. Zostawia wszystko i idzie w jakimś kierunku. Chci być tak zawładnięty Duchem Świętym. Chci tak w Twoim sercu, żebyś o niczym więcej nie myślał, ale tylko o tym, jak głosić Ewangelię. Jak głosić Ewangelię. Jezus to ratownik, a dzisiaj jest wiele rzucanych kół, takich pomocowych, kół ratowniczych. Weź to, weź to, weź to, weź to, a ja Ci powiem jedno. Głoś Jezusa. Żyj świętym życiem. Chodź w Jezusie tak, jak Go poznałeś. Chodź w Jezusie tak, jak Go się nauczyłeś. I głoś Ewangelię. I głoś Ewangelię. I głoś Ewangelię. I głoś Ewangelię. I weź odpowiedzialność za szerzenie Bożego Królestwa. Weź odpowiedzialność. Czymże jest grzech? Czymże jest grzech? To jest małe. To jest małe. To jest małe jak szmata do podłogi. Jeśli spotkałeś się z Jezusem, doświadczyłeś Jego mocy, to wiesz, że to jest małe. Powiedz: chcę być opętany Twoimi pragnieniami we mnie. Święty Duchu, Jezus, ja wzywam Twoje potężne imię. Ja wzywam Twoje potężne imię. Ja wzywam Twoje potężne imię. Modlimy się, aż jest przełom. Nie odpuszczamy Bożym kierunku. Kiedy Bóg daje słowo, to modlimy się do takiego momentu, aż będziemy wydawać owoc, a diabeł chce dawać 1500 kierunków. 1500 kierunków w Twoim życiu. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Ty dałeś nam życie. Ty dałeś nam życie. Ty tchnąłeś w nas życie. Ty dałeś nam nowy sposób myślenia. Dałeś nam nowe serce. Uwielbiamy Ciebie, cudowny Święty Duch. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za życie. Dziękujemy Tobie za życie. Jezus, my dziękujemy Tobie za życie. Jezus, tyś moim Bogiem, dziś wybranie Ty. W Tobie dziś wszystko mogę, mów ja Ciebie chcę. Każde słowo to święte, przeżywa życie my. Biorę Ciebie za rękę,
przybaczy Ciebie. Chwalę Ciebie za rękę, przez Boża z Tobą. Serce, by Cię do stania,
Io sei la praise di Dio. La praise che dà il tuo ruolo. Dlatego, że nie przesłuchałem tego. Ja mówię nie. Dlatego, że przestałeś się modlić i przestałeś czytać Słowo Boże. Kiedyś ktoś powiedział, że jeśli ktoś nie czyta 3 miesiące Biblii, to ma nieodwracalne zmiany w mózgu. Mówię, dlatego jesteś w takim miejscu, bo przestałeś robić fundamentalne rzeczy. Przestałeś mieć żywą relację z Jezusem i przestałeś czytać Biblię. To jest powód twojej porażki. To jest powód twojej porażki. Przestał być dla ciebie realny Jezus. I w automatyczny sposób przyszedł do ciebie duch tego świata ze swoimi pożądliwościami. To od czego mam zacząć? Ja mówię, od podstawy. Zacznij mieć relację z Bogiem. Jeśli jesteś dzieckiem, to weź butelkę z bobowrotem, załóż sobie smoczek i ciągnij fundamentalne nauki. I nie bierz się za nic innego. Czytaj Słowo Boże i bądź posłuszny temu, co rozumiesz z tego Słowa. Bądź posłuszny Słowu, bądź posłuszny zasadom. Bądź po prostu posłuszny. Po prostu bądź posłuszny. Ja tak to robię w Chrystusie. Tak to rób w Chrystusie. Graj Przemku. Jezus jest wciąż ten sam. Zgadzasz się z tym? On jest wciąż ten sam. Wciąż ten sam. Pytanie, czy zechcemy być posłuszni Słowu, które do nas mówi? Czy zechcesz być posłuszny? On nie daje słowa, które jest awykonalne. On daje słowo proste do realizacji. Podobny Bóg. On nie wykoleja swoich dzieci. On nie nakłada swoim dzieciom na ramiona brzemion. On prowadzi swoje dzieci zgodnie z ich rozwojem. Powiedz, porzucam fantazję, porzucam bajkę i porzucam iluzję. I zamierzam się zmierzyć z prozą codzienności. Z prozą codzienności. Codzienne życie jest wspaniałe. Wspaniały jest każdy poranek. Wspaniały jest. Wspaniałe jest popołudnie, przedpołudnie, podwieczorek, kolacja. Masz się cieszyć swoim życiem. Diabeł chce, żebyś żył odrealnionym życiem. A Bóg chce, żebyś chodził z Nim normalnie. Normalnie. Gotujesz, a za chwilę wychodzisz na korytarz do swojej sąsiadki i nawet nie wiesz, że do niej prorokujesz. Alleluja. Jesteś na zakupach? Ktoś otwiera do ciebie swoje usta w sklepie i natychmiast mówisz prorocze słowo. Amen. Najczęściej się tego nie wie. Najczęściej się tego nie wie. A nie, że się mówi, to mówi Pan. Sra. Diabeł chce, żebyś żył odrealnionym życiem, a Bóg jest normalny i my mamy być jacy normalni, normalni. Ludzie mówią, a co tu jest takie, ten Duch Święty, ten ogień we mnie, taki płonie. No właśnie płonie w tobie to, co od rana chcesz robić. Co chcesz robić od rana? Jarać. No to takie coś w tobie płonie. Ja nie chcę jarać od rana. Ja chcę od rana głosić ludziom Ewangelię. To jest bardzo proste do takiego zobaczenia. Co mam, na co mam ochotę? Bóg jest wciąż taki sam. On jest wciąż taki sam. Prosty. Prosty do obsługi. Każda religia ma swojego Boga. Diabeł też chce, żeby każdy kościół stworzył swojego Boga. Żeby kościół stworzył swojego Boga. A On jest wciąż taki sam. Jezus Chrystus. Jeszua Hamashiach. Z niebiańskich złotych plaż
Powracasz na ziemię, mój Bóg. Upadasz jak na twarz, a piękno się bije z głów. Z niebiańskich złotych plaż już słychać mój głos, ja szum muzyki. Chcę brędu ziemię masz z imieniem każdym. Yeah.
mój Bada, kiedy ze mną w wędrówce my tak bardzo pragnę. Układają się pod powrót Jezusa. To co robią,
to, czego się uczą, to, co planują, to, co wdrażają w życie. Jest to wszystko ułożone pod powrót Jezusa. Uwielbiam Cię, Boże, że sprawy finansowe są układane pod powrót Jezusa. Że wszelkiego rodzaju małżeństwa są planowane pod powrót Jezusa. Że dzieci są planowane pod powrót Jezusa. Uwielbiam Cię, Boże, za to, że wszelka relacja w życiu człowieka jest planowana pod powrót Jezusa. Że to towarzyszy ludziom od rana do wieczora. Uwielbiam Cię za to, że to jest w umysłach ludzi. Jesteś tym, Święty Duchu, który przypomina wszystko, co powiedział Jezus. Ja modlę Cię teraz, żebyś każdego dnia, wielokrotnie w ciągu dnia, przypominał ludziom słowa Jezusa. Ja wrócę. Niech oni to pamiętają. Niech mają to przywodzone w swoich umysłach. Niech słyszą to z ich ducha. Ja wrócę. Niech słyszą słowa Jezusa o Jego powrocie. Niech słyszą to. Niech to każdego dnia stymuluje ich decyzje. Niech to stymuluje ich działania. Ma katasere lewe, nebe lewa. Perelara, masoni lecha, szendene. Bo Twoje słowa, wielkie Boże, są wierne i prawdziwe. I nic ich nie zmieni. Lema nare lare syku, duro, matre, dyne, syna, ba. E par lero, papa, syny, lenasa. Bo kiedy Ty objawiłeś się jako ojciec, to pokazałeś każdemu człowiekowi, który Ciebie zechciał, że może być dzieckiem i żyć w ramionach Twoich. Neos malo, eos meno, lojne, menesa, kadalaj. Wywyższam Cię, Święty Boże. Wywyższam Cię, Święty Boże. Wywyższam Cię, Królu. Wywyższam Cię. Wywyższam Cię. Hales, pirytyny, glories. Kochani, chciałbym wyczynić się dowiedzieć Pana słowo, które kilka dni temu napisałam na grupie stawienniczej. To jest słowo prorocze, które kilka lat temu wypowiedział nad nami Boży człowiek, modląc się o naszą służbę. Powiedział, że Bóg ustanawia wokół nas ludzi najcenniejszej jakości. Będą to ludzie, którzy będą tworzyć tak zwany pierścień ochrony. Będą to ludzie, którzy będą blisko. I ci ludzie nigdy nie będą tworzyli zamętu, zamieszania i chaosu. Ale ja bym to chciała poszerzyć dzisiaj o nasz Kościół i o nasz zespół, ale również o ludzi, którzy prowadzą biznesy. Doświadczyłeś na pewno już tego, że niekoniecznie zawsze z bratem lub z siostrą z Kościoła wychodzi Ci interes. Amen? Amen. Czasami jest tak, że wokół Ciebie jest ktoś, kto jest fachowcem, ale Ty się boisz tego fachowca użyć, ponieważ to jest człowiek ze świata. Nie bój się. Amen. Przyjmij to słowo dzisiaj ode mnie i nie bój się. To Ty zarządzasz. Amen. W Twoim ręku jest kluczyk i w Twoim ręku jest hamulec. Nie bój się ludzi ze świata. Ludźmi ze świata możesz nimi delegować. Możesz nimi zarządzać. Amen. Nie bój się. Do Twojej też służby dobieraj sobie ludzi najwyższej jakości. Nie bierz jak leci. Dlatego musimy sprawować kontrolę jakości. I za to jesteś odpowiedzialny Ty i ja. Nie popełniajmy wiecznie tych samych błędów. To jest słowo prorocze do nas. Bóg chce, abyś wokół siebie miał ludzi najcenniejszych. I to właśnie ci ludzie będą tworzyli pierścień ochronny Twojego życia, Twojej służby, Twojego biznesu. Od Ciebie zależy, od Twojej kontroli jakości, w jaki sposób będziesz tych ludzi sobie dobierał. Ale wracając do ludzi biznesu, nie bójcie się ludzi ze świata. Nie bójcie się tych fachowców. Ci fachowcy kręcą się wokoło Ciebie i to jest tak oczywiste, a Ty być może tego nie widzisz. Bierz tego fachowca. Pomódl się, Artur, o to. Chciałabym, żeby to realizowało się u nas i w Kościele, i w zespole apostolskim. Ci, co są blisko, tworzą pierścień ochronny i nigdy nie wnoszą zamętu, zamieszania i chaosu. Budują z nami Kościół i budują z nami w służbę w sposób precyzyjny, patrząc w tym samym kierunku, w jakim patrzymy my. Amen. Chcę Wam coś powiedzieć, coś pokazać.
jak Boży ludzie korzystali z tego, jak to opisali inni w Biblii. Pamiętacie Józefa, który był bardzo bogatym człowiekiem. Pamiętacie go? Pamiętacie, kto tworzył pierścień ochronny w jego życiu? Faraon. To Faraon i Egipcjanie stworzyli pierścień ochronny Józefowi. Rozumiecie to? Mówię do was wszyscy, którzy jesteście przez Boga powoływani do tego, żeby zarabiać coraz więcej pieniędzy. To Egipt chronił Józefa. A kto tak powiedział? Jahwe. To wielki Bóg dał mu Egipt. To nie Egipt dostał Józefa, tylko Józef dostał Egipt. I dlatego, że Józef dostał Egipt, to Józef mógł później być jednym z pierwszych ludzi, którzy tworzyli Izrael. Pamiętajcie o tym. Dlatego jest napisane: daję za ciebie Egipt na okup. Pamiętacie Dawida, kiedy w sytuacji kryzysowej, kiedy był ścigany przez Saula. Pamiętacie, kto dał mu ochronę? Pogański król. Pogański król. Pogański król to otoczył. Chcę, żebyście to zrozumieli. Nie bójcie się tego. Mówię też do tych z was, którzy jesteście ludźmi czynnej służby. Posłuchajcie. Bądźcie czujni na to, jak Bóg chce naginać świat dla ciebie. Patrz na to. Bądź mądry. Wielokrotnie po plecach ludzi niewierzących wystrzelisz jak rakieta z Ewangelią na ustach. Musisz być w tym mądry. A jak tego nie rozpoznasz i będziesz się upierał, że musisz to zawsze zrobić na plecach Kościoła, to możesz zobaczyć, że ci podstawiają nogi. Ty się będziesz rozpędzał, a będziesz miał podstawiane religijne nogi. Więc zwróć uwagę na te rzeczy. Chcę modlić się o to. Chcę, żebyście mieli otwarte oczy. Żebyście nie patrzyli malutkim kwadracikiem. Żebyście mieli szeroko otwarte oczy. Ojcze, ja modlę się o ludzi, aby rozpoznawali fachowców w swoim życiu. Aby rozpoznawali pierścienie ochronne, które Ty im dałeś. Tak jak Egipt, tak jak dałeś Egipt i tak jak dałeś pogańskiego króla. Ojcze, ja modlę się, żeby ich oczy były otwarte, jak u Józefa i Dawida. Ojcze, ja modlę się, żeby wszelkie małe spary były poszerzane. Niech ludzie widzą to, z czego mają się odbijać. Niech korzystają z fachowości, bo Ty powiedziałeś przez swojego proroka, że fachowiec może pracować u króla. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam głębokie zrozumienie tego. Ja mówię, że ludzie z Kościoła i zespołu będą umieli wykorzystać wszystko to, co jest na zewnątrz, do tego, aby Królestwo Boże się szerzyło. Za pomocą słowa i za pomocą pieniędzy. W imieniu Jezusa ja usuwam wszelki religijny lęk. Ja usuwam w imieniu Jezusa wszelkie diabelskie oszustwo. Ja przez imię Jezus ogłaszam, że to my wyznaczamy kierunek i rządy. I wszystko nam służy. Amen. Tym słowem dalej się módl w swoich jednakach. Proś, żeby Duch Święty Ci to objawiał. Proś, abyś widział rzeczy oczywiste, które się kręcą w odcieniu. I ludzi. Niech ta modlitwa nie spadnie na dno. Niech ona będzie przez cały czas na Twoich ustach i w Twojej głowie. Alleluja. Na Twoich ustach i w Twojej głowie. Modlimy się do momentu, aż będziemy rzeczy widzieć i
aż Kościół wejdzie realnie w to słowo. Modlimy się do czasu, aż będziemy widzieli owoc. Amen. Modlimy się do czasu, aż będziemy widzieli owoc. Nie przestajemy podlewać drzewa w momencie, kiedy go zasadzamy. Drzewo zasadzamy, podlewamy, oświetlamy i patrzymy i cieszymy się owocem. A więc nie ta modlitwa i to słowo nie spadnie gdzieś na dno, tylko to jest dla nas dzisiaj, kochani, kierunek. Modlimy się, aż będziemy widzieli owoc. Amen. 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 Czym Jezus był w krąg znanego ulicę, w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wręcz, przyprowadzili do niego uliczniczę, co gdzieś na rogu sprzedała ciało swe. Chcieliby on tam prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz o jej grzechy pozwał zapomnienie, powiedział idź i świętym życiem żył. O, Jezus, oto mnie marzę wśród bezsennej nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. Przez wasze skłonne oczy, największą chwałą już jest przy Tobie być. Mówię Wam, Jezus, ta siła diabła do Ciebie przygina. Jezus, a zawsze zginął złote twój żal. Nie przebaczona jest mi każda wina. Okazało się, że ludzkość to zdradziła. Diabeł roześmiał się odwrotnym ha-ha-ha. A czysta dłoń do krzyża doczyniła. Leje się krew, a serce zbudowa. Już po trzech dniach opiewa wieśnią, że Jezus ten opuścił Cię duch. Na to i serce ci żyje tak. Nie przebaczona jest mi każda wina.
diabła gorzej tu przypina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Przeoczona jest mi każda wina. Zwycięstwo płynie mimo Jest i każda wina.
Twoją jest już Tobie być. Przyjaciele, chodzi o to, żeby rozważać to, co śpiewamy, to, co czytamy. Chodzi o to, żeby to rozważać, żeby tym żyć, dać się temu porwać, dać się porwać w niebiańskiej atmosferze. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłam, że kiedy wariował i rozwój do świętej do mnie mówi, zacznij czytać psalm 119. I ostatnio ktoś do mnie mówi, przeczytałem i nie przestałem palić, przeczytałem i zapaliłem. Ja mówię, wiesz, nie o tym mówiłam. Mówiłam, żeby czytać, czytać i czytać, aż zaśniesz, a potem wstaniesz i zobaczysz, że nie umarłeś od niepalenia papierosów. Rozważaj, daj się porwać słowu, które czytasz. Daj się porwać temu, co mówią twoje usta. Daj się temu porwać, niech ta atmosfera ciebie przeniknie. Jezus jest żywy, On chce ciebie dotykać. On chce ciebie dotykać, ale ty rozważaj to. Daj się temu porwać. Yeah.
chcesz się poddać wszelkiego powiedz, że nie chcesz to w swoim życiu. Powiedz, że chcesz mieć taką siłę, aby przezwyciężyć każdy strach. Nic się tak nie ma. Powiedz, że chcesz być odważny w tym, co robisz. W głoszeniu w ogóle, w prorokowaniu, w uczeniu ludzi, w zarabianiu pieniędzy, w modlitwie, w poznaniu. Że chcesz być odważnym człowiekiem. Bądź odważny, ale bądź się w wierze. Aleluja. Kiedy było jego słowo, obejmował Mojżesz. Porad milion ludzi zarząd. Modlił się do Boga i czekał na jego wytyczne. Modlił się. Myślał o swoim poprzedniku Mojżeszu, o swoim duchowym ojcu. Widział, ile jeszcze mu brak, ile jeszcze mu brakuje. Wspominał Mojżesza, który otworzył Morze Czerwone, który uzyskał wodę ze skały, który przez swoją modlitwę sprowadzał im Boga przez 40 lat. Myślał o nim i usłyszał głos, głos Bożego Ducha. Sługa mój, Mojżesz umarł. Takie coś usłyszał Jezus. Sługa mój, Mojżesz umarł. I powiedział Bóg do niego: wstań! Wstań! Bądź mężny i dzielny. Nie bój się i nie lękaj. Bóg do niego powiedział, żeby był odważnym człowiekiem. Odważnym człowiekiem. Powiedział, oddam ci każdy kawałek ziemi, na którym stanie twoja noga, Jozue. Oddam ci to. Powalę przed tobą ludy, które tam są. Ale najpierw musisz wejść między te ludy. Musisz stać między nimi. Popatrzeć im w oczy i powiedzieć, ja jestem ramię Jahwe. A ja powalę te ludy. Ale nie możesz się bać tam wejść. Wejdź tam, Jozue. Nie bój się i nie lękaj. I powiedział do niego jeszcze jedną rzecz, Bóg. Niech słowa tej księgi nie odchodzą od ust twoich. Bądź odważny. I wierz w moje prawdy i wyznawaj te prawdy. Rób te ruchy, a ja powalę przed tobą cały Kanaan. Powalę przed tobą. Nie myśl o Mojżeszu. Nie myśl o tym, że Morze Czerwone jest otworzone przez innego człowieka. Nie myśl o tym. Nie myśl o innych ludziach. Nie myśl o wielkich Bożych ludziach. Popatrz teraz na mnie, powiedział Bóg. Bądź tylko mocny i tylko mężny. Tylko nie bój się i tylko nie lękaj się. A moja księga niech nie odchodzi od twoich ust. Oddam ci ziemię. Tylko wtedy, jak taki będziesz. Jak taki będziesz. Jak nie będziesz trzał przed Kanaanem. Jak wejdziesz między nich. Szaka pora oraz stawa Ebenezera. Bądź się odwagi. Jozue to zrobił. Jozue to zrobił. I okarnął Kanaan. Okarnął to i założył państwo. To on założył to państwo. Aleluja! I za jego czasów każdy dzień w życiu Izraelitów był sukcesem. Szli do przodu i zwyciężali. Uczył się w biegu. Uczył się w biegu. Uczył się w biegu. Szalała taka sen, starał na siebie nieprzyjazne. Mówił, nie boję się, nie lękał. Jestem mężny i cielny. I Jahwe jest ze mną. A Patosu, oto Relawana, nie widział go. Nie widział go.
ale był wierny temu, co do niego powiedział. Był odważny, był odważny. Połamał wszystkie swoje lęki. Łata Sakadele nie interesowało go, że był młody. Nie interesowało go to. Nie patrzył wstecz, podeptał to, co było poza nim. Zapomniał. Szabakata Sakadele, Hekadele, Paderle, Hekadele, on się odwaga. Boże, nie może być takiego czegoś w moim życiu, że ja się cofnę. W ogóle Boże, nie może być. Nie może być takiego diabła. Nie może być takiego człowieka. Nie może być tego kawałka historii. Nie może być żadnej emocji mojej. Boże, nie może być takich rzeczy. Szabakata Sakadele, Hekadele, oni Sakadele, Sakadele, Hekadele, 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 Alleluja! 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 Jesteś biznesmenem. Jesteś człowiekiem, który chce zarabiać pieniądze, który zarabia i chce więcej. Idź do największego banku w Warszawie. Oddaj dar i powiedz, to jest moje. I ja to osiągnę. I ja to wezmę. I jesteś człowiekiem głoszącym Ewangelię. Idź w środek miasta. Oddaj tam. Popatrz, gdzie stoją twoje stopy. Powiedz, Boże, ja tu stoję. A ty powiedziałeś, że będziesz ze mną. Czy oddasz mi ten kawałek? To mi oddaj. Oddaj mi tą ulicę. Oddaj mi ten dom. Oddaj mi ten kraj. Oddaj mi to miasto. Oddaj mi to. Wydep chrom przede mną. Wydep. Ale ja tu jestem już, Boże. Jestem pierwszy. Jestem pierwszy. Religia mówi, Bóg musi iść przed tobą. To kłamstwo. Bóg nie chodzi przed tobą. Bóg idzie za tobą. Za tobą. Bóg cię puszcza w środę. Bóg cię puszcza w środę. Taka zawada na desenę mechę. On cię przodem puszcza. Przodem cię puszcza. Aba to słowo koto konelele. Przodem cię puszcza. Szelera bada hakate. Gdziekolwiek twoja noga stanie, ta sienia będzie należeć do ciebie. Twoja noga, nie Boża noga. Alleluja! Alleluja! Bóg nie potrzebuje zdobywać sieni. Alleluja! Świata twoja noga na nas. On nie potrzebuje zdobywać sieni. Ty ją potrzebujesz zdobyć. Ty ją zdobyć. Powiem, Boże, ja zdobę te sieni. Zdobę te sieni. Alleluja. Hoshika tara na kasete, kakele, szeze. Zdobę te sieni, kakele, szeze. Alleluja. Wywyższam Cię. Szanowni Lord, te zdobę tara na kasete. Nie potrafisz o mnie.
potrzeba. Służyć Tobie. Rozumiesz, o co chodzi?
w ogóle. Jest wielka różnica między tym, co się stało z moimi marzeniami. 20 lat temu miałem takie marzenia, żeby być bardzo szybkim w Duchu Świętym, żeby móc uciec z diabłu. Rozumiesz? Marzyłem o tym, walczyłem z grzechem. Modliłem się do Boga. Boże, chcę być silniejszy. Chcę w ogóle być szybszy. Rozumiesz? Muszę zawsze zwiać diabłu. On nigdy mnie nie może dopaść. To była moja idea. Dzisiaj moje marzenia są inne. Dzisiaj mówię, Boże, chcę być tak szybki, żeby go dopaść. On po ogóle bardzo szybko ucieka. Boże, ja potrzebuję być szybszy. Mówisz mnie, Duchu Święty, jak mam być szybszy i jak mam go dopaść. Bo on jest szybki. Marzenia mi się zmieniły. Rozumiesz? Zrozumiałem, że ziemia należy do mnie. Do mnie. Idę po coś jak po swoje. Idę jak po swoje. Jak po swoje. Rozumiesz? Ja się nie pytam, dlaczego mam się zapytać. To jest moje. To jest moje. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, że jak Bóg dał Izraelitom 10 przykazań, to nigdy w tych 10 przykazaniach nie zawierało się to, że nie mogą rabować zewnętrznych narodów. To było przeciwne. Ten dekalog należał do użytku wewnętrznego. Oni siebie mieli nie okradać, ale nie było żadnego problemu, żeby napaść na państwo ościenne i mu coś zabrać. To nie był żaden problem, to się nie mieściło w dekalogu. Oni czytali dekalog, podnosili ręce, Panie, idziemy zawładnąć Filisteę. Dziękujemy, że jesteś z nami. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Dekalog był dla Żydów. Dla nich. Oni mieli mieć porządek wewnętrzny. Jak masz porządek wewnętrzny, to reszta należy do ciebie. Rozumiesz? Jak masz zdrowe intencje, zdrowe serce, to możesz iść i brać. Iść i brać. Siebie jest twoja. Za to uwielbię Boga. Ziemia jest twoja. Ziemia jest twoja. Halleluja. Musisz to wierzyć. Nieważne, ile masz lat. Nieważne, że myślisz, że już tak dużo straciłeś do tej pory. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Pamiętasz Abrahama? Mówią o nim ojciec wiary. Myślicie, że jego wiara zatrzymywała się na tym, że on zbłodził Izraela? Co? On zbłodził go, wychował, ustawił. Rozumiecie? Pochował swoją żonę. Stuknęło mu 150 lat. I on mówi, hajdę się znów. Co mi zależy? Jest napisane, że miał synów i córki. W wieku 150 lat przyszedł do głowy, żeby się znowu hajdnąć. Mówi, zrobię coś nowego w życiu. Rozumiecie? To był człowiek wiary. Myśl o tym. On w ogóle się już nie interesował, był w porządku. Moi ludzie poustawiali. Idę dalej. Mam swoje życie. Ustawiłem ludzi. Ustawiłem swoją rodzinę. Idę dalej. Idę dalej. Moje życie się nie skończyło. Rozumiesz? Abraham. Taki był Abraham. Zwany przyjacielem Boga. Rozumiał się z Bogiem. Rozumiał się z nim. Chciałbym, żeby co tydzień powstawały plakaty. Trzeba zrobić 4 plakaty. Do internetu. Odrębne niż nabożeństwo. Na każdym z nich będzie tylko informacja taka. Uzdrawiamy chorych. Wypędzamy demony.
uwalniamy zniewolonych, Dzierżoniowska 11, start godzina 10, każda niedziela. To ma lecieć osobno, bez nazwy Kościół Mocy, bez nazwy Zespół Apostolski. Niech to leci, bez dziwnych zdjęć. Normalne kolory, takie jak w markecie. Pomarańczowy, selendynowy, ładny, żeby to się w ogóle rzucało w oczy. Tak, żeby to piło po oczach i powielamy to wszyscy. Niech przychodzą tu ludzie nie wiadomo po co. Niech oni nie wiedzą po co oni tu przyjdą. Niech oni tu po prostu przyjdą, bo o tam coś się dzieje. O tam coś robią. Rozumiecie, o co chodzi? Bez nazwy, bez nazwy. Niech przychodzą, niech przychodzą w niedzielę. Będą zdziwieni, przyjdą tutaj, będą zdziwieni. Rozumiesz? Co tydzień od tego tygodnia tak robimy. Halleluja. Jesteś posiadaczem ziemi. Ignacy jest bokserem. Kiedy wchodzi na ring, modli się, żeby wygrywał. I będzie wygrywał. I będzie szedł jak burza. Dzisiaj o nim wie region, niedługo o nim będzie wiedział cały kraj. I będzie z rynku głosił Ewangelię. Rozumiesz, bo to jego ring. Jego. To jego. To jego kawałek podłogi. Ty masz swój kawałek podłogi. Jesteś właścicielem tego. Myśl o tym teraz. Habata saka parelereka parelerese. Tak spędzaj życie w ten sposób. Nakręć się na to. Nakręć się na to. Ja jestem nakręcony na to 21 lat. Halleluja. Czasami przychodziło mi do głowy myśli. Kiedy było ciężko, mówię, kurczę, może ucieknę na Karaiby i będę łowił krewetki. W ogóle będę miał łódkę. Jak John Statham, czy tam jak on się zwie. Gdzieś tam, rozumiesz? Takie miałem pomysły. Ale to było mikrosekundy. Każdy takie czasy ma pomysły. Ale jak wiesz, gdzie jest twój kawałek podłogi, rozumiesz? To idziesz jak po swoje. Chcę, żebyś szedł jak po swoje, amen. Będziesz szedł jak po swoje każdego dnia. Po każdą sprawę. Jak po swoje. Jak po swoje. Holy Spirit, to Jesus. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Chcę, żeby te słowa odbyły się w imieniu ludzi. Żeby je głęboko rozumieli. Żeby je przeżywali. Halleluja. Jak tym się wypełnisz, zaufaj mi. Masa Twoich pseudoproblemów przestanie do Ciebie pukać. W ogóle nie będziesz o nich wiedział. Po prostu. Kościół ma problemy, bo się nudzi. Nudzą się ludzie i z nudów mają problemy. Z nudów. Rozumiesz? Z nudów. Halleluja. Szabada saka Epada sara lara wiara Twoja będzie Cię prowadzić. Mateusz, jak pisze modlitwę wstawienniczą, to wysyła informację nawet z matką, o jakie sprawy się mamy modlić. To jest konkretna robota. Tak, 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 tak. Oto, 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 oto. Tu przedsiębiorstwo, tu to, tu tamto. Bo on w to wierzy. On wierzy, że jak zaznaczy pineską na mapie dane przedsiębiorstwo, to w tym przedsiębiorstwie zrobi biznes. To jest jego przedsiębiorstwo. To do niego należy kierownictwo tego przedsiębiorstwa. On to wie. On tam pineskie zaznacza. Rozumiecie? To jest wiara jego. Masz swoją wiarę w sobie. Swoją prywatną, osobistą. Sięgaj teraz po nią. Sięgaj po nią. Nieważne, nie miesz się z nikim.
Alleluja. Tylko nie da się udomowić. Nie da się ucywilizować. Nie da się wbić w domowy kapcie.